czasem uruchomił, zrobił niespodziankę świąteczną. Prawdopodobnie emisja jeszcze ma charakter testowy. Rozgrzewanie nadajnika, zaraz sobie zobaczymy, jaki tutaj jest sygnał. Oczywiście wtedy, kiedy ja coś nagrywam, to muszą jakieś hałaputy na motorze, kurwa, hałasować. Bo to tak zwykle tu, kurwa, jest. Nudzi się debilom. Mamy godzinę 12:54. Tutaj nic. Tutaj nic. Tutaj full, tradycyjnie. Płock również nie najgorzej. No Skierniewice, jak spoziomuje, to też full. Nic, Torunia. Dapką jest, tradycyjnie w tym miejscu. PSN norma. Warunki chyba dzisiaj są zerowe. Solec jest. Tu mamy emisję z Konina, no ładny zapas jest. Zobaczymy, jak będzie po nowym roku, bo tak jak mówię, emisja może mieć charakter testowy. Będzie porównanie. W tej chwili raczej mało prawdopodobne, żeby sygnał z WTT już kiedykolwiek tutaj wpadł, chyba że przy bardzo silnej propagacji. Zapas jest naprawdę spory. U mnie ledwo dwie kreski, ale też już antenę przestawiłem, już też odbiera. Cenic 11 denic 11 nic, też nic. Jak to ma się ochotę dosłownie to towarzystwo ciszyć. Bo ile my tutaj nie ingerujemy w środowisko naturalne takimi skanami, o tyle oni już jak najbardziej tak. Czegoś szuka. Wiewiórka w grudniu to?
Trzeba wymyślić nowe przysłowie. No to myślimy. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Pięć minut. W sobotę w Polskim Radiu PIK. Po 19:00 program Radio z Historią. O planetach i kometach. To tytuł odcinka. W programie fragmenty naszych archiwalnych audycji, m.in. Zaćmienie Europy, Radio Planet i Komet, Wielka Opozycja Marsa, Zaćmienie w Turcji, Chwile w Chile, Obserwacja Południowego Nieba i Historia Gwiazdy Betlejemskiej. Po 20:00 nasza lista przebojów. Pierwszego miejsca broni Michael Patrick Kelly i OKO. Po 22:00 Radio Beat odwiedzi Mateusz Dudziński, znany jako Snik. Do północy również muzyka artystów, którzy pojawią się na scenie klubowej festiwalu Opener 2024. O tym dziś w Polskim Radiu PIK. Reklama. Poinformowali o decyzji na wspólnej konferencji z ministrem rolnictwa. Blokada ma być wznowiona rano 2 lub 3 stycznia, choć jak mówi lider oszukanej wsi Roman Kądrów, być może w ogóle tak się nie stanie. Jeśli premier zagwarantuje na protestujących, to m.in. dopłaty do kukurydzy czy utrzymanie w przyszłym roku podatku rolnego na dotychczasowym poziomie. Minister Czesław Siekierkowski mówił dziś, że odpowiednie środki są zapisane m.in. w procedowanym właśnie budżecie państwa. Dodawał jednak, że na spełnienie postulatów potrzeba czasu. Przenosimy się na granicę polsko-słowacką. Just call my name. Godzin snu na dobę, a jeśli jest możliwość, może spać aż do 14 godzin. Mniej niż 10 jej nie służy. Aktorce można pozazdrościć jeszcze tego, że nie używa budzika. Jeśli tylko nie musi, to nie budzi się o określonej porze. Sen jest moim priorytetem numer 1 w życiu, podsumowała gwiazda. Wakacje z Radiem Disco. Gramy w cyfrowej jakości DAB. Do białego rana, aj, 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 chcę pić z tobą szampana. Patrzę w twoje oczy, aj, 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 już nic nas nie zaskoczy. Oh,
Cześć!